Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Piątek, 2 czerwca. W dniu dzisiejszym tradycyjnie już rzucimy okiem na bitcoina, porozmawiamy o wykresach, porozmawiamy o Fedzie, porozmawiamy o nadchodzącym raporcie CPI, porozmawiamy ogólnie o krypto. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Zanim oczywiście zaczniemy, disclaimer. Nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to moje pozycje, moje inwestycje i nic co usłyszycie w tym filmiku nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Wydaje mi się, że wciąż jest grupa osób, która myśli, że wejdzie na kanał trzy razy w tygodniu i skopiuje czy czyjeś ruchy jeden do jednego. Tak to nie działa. Jeżeli chcecie być w tym rynku, musicie też mieć własną wiedzę i mieć jakiś, jakieś zaplecze edukacyjne i wiedzieć na co patrzycie. Ale zaczniemy sobie od CryptoBubbles. Widzicie, że mamy fajne odreagowanie, co na niektórych altach. Także kilka tutaj małych swingów na pewno miało miejsce. Myślę, że wzraz, wraz ze zbliżającym się 5 czerwca, kiedy mamy tutaj konferencję Apple, co niektóre koiny związane z metaversem, gamingiem, AI, one oczywiście mogą odpalić. Tak? Jest to spekulacja nic nie jest tutaj pewnikiem. Wiemy, co ostatnio się stało, kiedy Facebook, nazwijmy to, przebranżowił się w metę. Może być podobnie, z tym, że jakby środowisko jest inne, jesteśmy w bessie, mamy ograniczoną płynność, nie ma FOMO, mamy spadający social engagement, mamy spadające zainteresowanie kryptowalutami, tak? Jest to ten moment bessy, w którym wiele osób zamiast się z mojej perspektywy oczywiście, zamiast się edukować, dokształcać, budować pozycje, to woli pozostawić to z boku. Oczywiście ci, co tutaj są, myślę, że ich czas zostanie w pewnym momencie wynagrodzony, nieważne czy inwestujecie <coughs> samego Bitcoina, czy macie też jakąś ekspozycję na altcoiny. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś gówn gówno koalach, co jutro mogą zniknąć z powierzchni Ziemi, tak? Także ciekawy moment rynku, myślę, że może tu być jakaś mała spekulacja, jakieś małe FOMO na poszczególnych coinach, tak jak powiedziałem, związanych z metaversem, z AI przede wszystkim. Widzieliśmy już ostatnio bardzo, bardzo, bardzo mocne FOMO i pchnięcie na rendera, na renderze powinienem powiedzieć. Kilka razy udało się przeswingować ten protokół. Także myślę, że mogą być tutaj jakieś, jak to się mówi, opportunities. No chyba, że Bitcoin postanowi... Nam e, krótkoterminowo zdo, zrobić zjazd, tak? Jak już o tym krótkoterminowym e, okresie rozmawiamy, e, ostatnio rozmawialiśmy o tym korektywnym ruchu. Ja po, postanowiłem sobie w kółeczko zaznaczyć, gdzie byliśmy, kiedy nagrywałem ostatni odcinek dla Was. Rozmawialiśmy o tym prawdopodobieństwie, e, że niekoniecznie poziom półfyb zostanie tutaj utrzymany jako punkt odbicia. Tym bardziej, że podczas nagrywania ta druga świeczka tutaj ona była już poniżej poziomu półfyb i na dobrą sprawę czekaliśmy tylko na confirmation tego czy ten poziom zostanie utracony czy też nie. Jako główny książkowy wtedy punkt odbicia podawałem oczywiście nasz band dolny 26600. Ci co nie oglądali mogą się cofnąć do tego odcinka. Jest tam takie stwierdzenie, w którym mówię, że książkowe odbicie powinno przyjść od poziomu 26600. Oczywiście patrzyliśmy też na poziom 786 jako potencjalny ruch korektywnego odreagowania, a tak jako głębsze odreagowanie, jednak patrząc na to gdzie było nasze swing low, oczywiście odbicie od poziomu 26600 było tutaj bardziej prawdopodobne. Widzimy, że zobaczyliśmy to odbicie i mamy odreagowanie. Warto podkreślić, że wciąż jesteśmy w naszym boksie, to jest boks box naszego boczniaka, wolumen naszego, największy wolumen naszego boczniaka. Oczywiście po ostatnim odcinku rozważaliśmy też, że bazując na tym fake i na tym fake możemy po prostu stworzyć nowy zakres boczny, większy zakres boczny w którym to Bitcoin zacznie nam się poruszać, tak? Oczywiście jest to tylko predykcja. Może się okazać, że i ten breakout i ten breakout były to zwykłe fakeouty i wciąż na, na największym wolumenie będziemy poruszać się właśnie w tym boksie, tak, który jest między 24 27450 i 26600, tak? Z perspektywy krótkoterminowej zobaczyliśmy odreagowanie. Widzimy, że mamy krótkie odreagowanie. Na dobrą sprawę przetestowaliśmy tylko poziom 382. Oczywiście problemem jest tutaj opór naszej 4-godzinnej 20 EMA. Patrząc jednak na oscylatory i na sygnały, jakie możemy wyciągnąć z Money Flow, Myślę, że może być tutaj krótkoterminowa akumulacja. Widzicie, mamy spory wykup na barach. Ostatnio, kiedy mieliśmy ten wykup, byliśmy tutaj i zobaczyliśmy ten przyrost. Wcześniej mieliśmy delikatny wykup tutaj. On nie dał nam jakiegoś super przyrostu, zaraz sobie je pomierzymy. Wcześniejszy był tutaj na tym dołku. I oczywiście największy był o, tutaj. I to był. To były te wykupy, które się zapoczątkowały tutaj, więc patrząc od połowy 5%, krótkoterminowe 3%, krótkoterminowe standardowe ruchy 2,5%, tutaj było bodajże najwięcej w tym ostatnim, jeżeli ktoś oczywiście trzymał, trzymał tutaj do tego poziomu, gdzie ja, czyli do białej linii 9%. Także tutaj, patrząc z perspektywy Money Flow, potencjalnie możemy mieć tutaj jakieś większe odreagowanie. Problem jest jednak taki, że mamy nad sobą i 20 IMA, i 200 IMA. One będą stanowić tutaj wyraźny opór. Mamy też oczywiście opór naszego górnego, górnego bandu w tym obecnym boczniaku jak patrzymy jest to również idealnie poziom półfyb 27469 469, 469 400, 459 tak to jest taki zakres także oczywiście tutaj odreagowanie do półfyb odrzucenie i bądź też kontynuacja bądź też odwrócenie trendu jest jak najbardziej możliwe tak ja tak jak wam powiedziałem nie nastawiam się w tym momencie na tradowanie w samym boksie Nastawia, nastawiam się na tradowanie poza boksem, i tak jak tutaj grałem longa i o czym również wam mówiłem, kiedy byliśmy tutaj, że przygotowuję się na ewentualny breakout do góry i na dół, tak samo jest w tym momencie. Rynek jest bardzo szarpany, nie ma dużego volume widzimy takie lelum po lelum, więc oczywiście tutaj takie rozgrywanie, rozgrywanie swojej pozycji. Jeżeli nie jesteście skalpelem, tak? jeżeli nie jesteście traderem minutowym, pięciominutowym, e, tam półgodzinnym, zależy jak to do tego podchodzi, to oczywiście z mojej perspektywy jest to zbyt duże ryzyko, dlatego że zmiany są zbyt zbyt szybkie, tak? Tutaj każda Każda informacja, czy to odnośnie podnoszenia stóp procentowych, czy to odnośnie podpisania deala, odnośnie dead ceiling, są to zbyt, zbyt duże wahnięcia ceny w tak małym zakresie dla mnie osobiście. Więc, e, ale tak jak mówię, wszystko zależy kto jakim traderem jest i jakie ma podejście. Dlatego ja tutaj po raz kolejny upatruję band dolny, band górny i dopiero w momencie wybicia któregoś z bandów będę tutaj e, w pozycji. Patrząc na obecną sytuację na, na naszych oscylatorach, patrząc na, na, na obecną sytuację na naszym wykresie, oczywiście spodziewalibyśmy się tutaj jakiegoś odreagowania do góry, przetestowania minimum poziomu półfyp, e, jednak nie musi to być konieczność, tak? Widzimy tutaj ten fakeout był napędzony pozytywnym newsem odnośnie potencjalnego deala między Republikanami i Demokratami. Oczywiście był tutaj też short squeeze, o czym mówiłem, więc ja nie do końca jestem przekonany, że czy, czy musimy zobaczyć tutaj koniecznie jakiś większy ruch. Warto byłoby też zrobić sobie taką linię trendu i rozegrać ewentualny trade na dwa razy, tak? Jeżeli ktoś traduje z perspektywy krótkoterminowej, krótki zakres do linii trendu, do szczytu naszego boksu i w momencie wybicia tej linii trendu tutaj można rozważać jakiegoś longa oczywiście głębsze odreagowanie zaniosłoby nas do poziomu 7,86 28 tysięcy tak? ponowne przetestowanie tego lokalnego swing high byłoby oczywiście wskazane dlatego, że w tym momencie robimy wyższe dołki i planowalibyśmy zrobić wyższe szczyty jeżeli ten krótkoterminowy uptrend miałby powstać jak na razie nie ma ku temu przesłanek jak na razie, każdy, każdy kolejny ruch są to kolejne ruchy ABC, ABC, także jesteśmy w wyraźnym, wyraźnym, poszerzającym się boczniaku, tak? Czyli tak zwany expanding sideways movement. Rynek tradera, małe zakresy ruchu, ruchu do skalpowania, tak jak powiedziałem, nie jest to do końca coś, pod co ja gram jednak dopóki nie wybijemy któregoś z bandów, ciężko jest powiedzieć, w którą stronę pójdzie kolejny większy ruch. Tak jak powiedziałem, bazując na oscylatorach, spodziewalibyśmy się tutaj odreagowania do góry, potencjalnie powrotu do tej białej linii 28242, jednak nie jestem do końca przekonany, czy wchodząc w weekend zobaczymy odpowiednie volume, tak? Także krótkoterminowo przygotowanie do pozycji i prospadkowej i prowzrostowej, jeżeli chodzi o mnie. Yy, może zanim przejdziemy do dziennego interwału, CPI 13 czerwca mamy CPI, a 14 czerwca mamy posiedzenie Fedu. I myślę, że możemy zobaczyć kolejne 10 dni takiego lelum polelum na rynku. Jeżeli nie będzie jakichś zewnętrznych czynników. Wybijających strukturę, czy to pod kątem politycznym, czy to pod kątem geopolitycznym, czy to pod kątem makroekonomicznym. Wydaje mi się, że możemy zobaczyć takie małe swingi, małe ruchy na samym bitcoinie, bo wiem, że ludzie się ekscytują, jak cena poszła z 25,800 na 28,400 i wróciła z powrotem na 26,500, ale tak naprawdę to są małe, bardzo małe ruchy. Także bardzo ważne CPI, tak jak powiedziałem, Fed głównie patrzy na core Core PCI. Core jednak oczywiście tutaj odczyt samego CPI będzie miał znaczenie. I co ważne, jest on przed samym posiedzeniem, dzień przed samym posiedzeniem Fedu. Jeżeli chodzi o ankietę odnośnie stóp procentowych, dwa tygodnie temu w poniedziałek było tutaj 87%. W tym tygodniu było 87%. Na 25. Wracamy do początku. Sprzed dwóch tygodni, kiedy jest 77% już, a może być 80% niedługo, że będzie jednak pauza. Coraz więcej mówi się o tym, że będzie tak zwane hawkish pause, czyli będzie pauza z zagrożeniem pod tytułem, że możemy wrócić na następnym spotkaniu, które będzie miało miejsce 26 lipca, i damy kolejną 25. Tak, także rynek. Bardzo, bardzo powiedziałbym dynamicznie, agresywnie, niepewnie reaguje na to, co się dzieje wokół Fedu, co, co mówili przedstawiciele Fedu i jak widzimy ten sentyment również tutaj bardzo szybko się zmienia. Jeden tydzień 87% szans na pauzę, drugi tydzień 87% szans. Na 25, no i pod koniec tego drugiego tygodnia wracamy, gdzie znowuż ankietowani są bardzo przekonani o tym, że będzie jednak pauza. Także to wszystko będzie miało wpływ na bitcoina, na rynki tradycyjne. Na rynkach tradycyjnych szaleństwo, głównie z perspektywy AI, także tam też dużo ciekawych rzeczy się dzieje i też można parę groszy zarobić. Przechodząc dalej, jesteśmy na dziennym interwale. Bitcoina, używamy bitstampu. Tutaj dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że zostaliśmy odrzuceni po pierwsze w górnej strefie naszego kanału, w którym jesteśmy. Po drugie, było to również odrzucenie na punkcie kontrolnym Gozian Channel, co sugerowało potencjalny powrót do bandu dolnego Gozian Channel, który idealnie zbiegał się. Z moim tutaj punktem w okolicach 26600, tak? Zobaczymy, co będzie tutaj, oczywiście, dalej. Widzimy, że z perspektywy dziennej formujemy fajne podwójne dno z wyższym drugim dołkiem. E, oczywiście, tak jak i z perspektywy krótkoterminowej, mamy wyraźny opór naszej dwudziestki średniej kroczącej, taki niestety z perspektywy dniówki również. Jest to negatywny statement. I oczywiście kontynuacja, pozostanie pod tą dwudziestką, będzie nasz siłą rzeczy spychać w dół. Także potrzebujemy tutaj jakiegoś zastrzyku volume, jakiegoś poprawy sentymentu. Potrzebujemy tutaj e, nowego napływu kapitału, żeby ten trend, w którym potencjalnie możemy zaraz być, się odwrócił, tak? Ostatnio patrzyliśmy na nasze HTF-y, e, widzimy, że wciąż główne liquidity jest w strefie, Plus 30 tysięcy, tak? Najbliższe liquidity w okolicach dolnych jest na tych dwóch lokalnych swing low, które nam powstały, czyli oczywiście poziom między oś, 25 900 a 25 750. Z perspektywy dziennej, tak naprawdę, główny, główny negatywny statement jest taki, że po raz kolejny jesteśmy pod dwudziestką. Mieliśmy tutaj okazję utrzymać ten poziom. Jednak widzimy, że wszystkie wcześniejsze próby powrotu powyżej tej 20 dziennej IMA zakończyły się tutaj porażką. Nie ma wystarczająco volume, by utrzymać, nas powyżej, by utrzymać nas powyżej tej 20, ok? Widzicie, że każdy powrót, ten powrót, ten powrót, ten powrót. Od momentu, kiedy utraciliśmy tą siłę rozpędu, która zaniosła nas do. 31 tysięcy, każdy powrót powyżej 20 jest tutaj fake outem. Oczywiście długie pozostanie poniżej tej 20 sygnalizuje dalszy trend spadkowy. Z pomocą w okolicach 25 tysięcy w razie kolejnego dalszego spadku przyjdzie nasza dzienna 200 EMA, która pięknie zbiega się z naszym punktem piwotowym, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie. Dlatego też tutaj ja wcześniej spodziewałem się i mówiłem o tym, że tutaj te knoty mają bardzo duże prawdopodobieństwo wybicia poziomu 25-400, 200 Jak widzimy, zabrakło 400 dolków, jak to mówią. Oczywiście był to, były to oczekiwania patrząc na ruch korektywny z tego podwójnego szczytu, niespełna 30 tysięcy, tak? więc nie wiem jak to do tego podchodzi, ale dla mnie, jak poruszamy, określamy ruch spadkowy z 30 tysięcy do 25 tysięcy 400 i zabraknie 400 dolarów. No to jak ktoś gra idealnie pod ten poziom, to ma po prostu braki edukacyjne. Lecimy dalej. To mamy wyjaśnione. W ostatnim odcinku mówiłem, że rzucimy okiem też na miesięczny interwał, dlatego że mieliśmy kolejne miesięczne zamknięcie. Wiele osób zastanawiało się, czy dostaniemy tutaj fajny kolejny sygnał o kolejnym pozytywnym miesiącu. Widzimy, że tutaj od stycznia obecnego roku byliśmy w wyraźnym uptrendzie. Bardzo dużo zyskaliśmy tutaj od stycznia do, do kwietnia. 90% niespełna, jak policzę od dołu tej świecy do szczytu tego knota. Widzimy, że maj ostatecznie okazał się słabym miesiącem i widzimy, że również z perspektywy tutaj takiej, z perspektywy strukturalnej widzimy, że niestety po raz kolejny utraciliśmy tą miesięczną dwudziestkę EMA, tak? Czyli bardzo ważny, kluczowy makro, makropoziom, który, tak jak powiedziałem, w kryptowalutach dla mnie osobiście definiuje uptrend i downtrend. Wiele osób na rynkach tradycyjnych, również ja, używa do tego dwusetki. W tym przypadku, z racji dynamiki kryptowalut, ja osobiście patrzę na naszą dwudziestkę. Widzimy, patrząc, cofając się wstecz, widzimy, jak ważne jest przebicie tej miesięcznej dwudziestki. Jak ważne utrzymanie jest tej miesięcznej 20, tak? Tutaj oczywiście z racji świrusa. Mieliśmy krótkoterminowy miesięczny spadek poniżej tej świecy, jednak momentalnie następny miesiąc, następny miesiąc wciągnął tą akcję cenową powyżej tej 20. Tutaj mieliśmy tak zwaną fałkę, czyli tak zwany V-shape Recovery, który widzimy bardzo często na asetach, które są silne w danym momencie i które po dynamicznym spadku mają momentalny powrót do góry. Tutaj oczywiście mamy hosse 17, mamy besse 18 i widzimy, że w momencie kiedy udało nam się e, tym bear market rally, bo później okazało się, że to był zwykły bear market rally, czyli taki ride w besse. Jednak kiedy wybiliśmy tą 20 miesięczną Widzimy, że dopiero wróciliśmy w tej korektywnym ruchu po retest tej dwudziestki i stąd zaczął się nasz uptrend w kolejną hossę. Patrząc podobnie, bo oczywiście tutaj też e, dużo osób pyta się mnie, czy patrzę na cykliczność. Ja nie jestem gościem od cykliczności, przeprowadzam analizę dynamiczną. Nie bardzo interesuje mnie to, co wydarzyło się i to już mówiłem wielokrotnie, co tam się wydarzyło w którymś roku o 15, kiedy piłem kawę, e, jednak patrząc na to, jak wygląda tutaj. Jak wygląda obecna sytuacja, jeżeli chcemy poszukać jakiejś analogii, to oczywiście najłatwiej jest odnieść się do tego, co było w ostatniej besie. Ja w ogóle uważam, że ta Bessa jest zupełnie inna niż wcześniejsza beSa. E, w ogóle kapitalizacja rynku, zrozumienie krypto, miejsce, w którym jest krypto, to są w ogóle dwie różne rzeczy. Ja to ogólnie od, od momentu COVID-u zrobiłbym dużą, dużą krechę, która by oddzieliła lata wcześniejsze i to, co jest przed nami, dlatego że też i poziom adopcyjny jest inny. Tutaj się z nas śmiali, w tej Beście, w tej Hoście tutaj z nami walczą, więc to jest zupełnie inna perspektywa. W tej Beście się kupowało. Projekty po obrazkach, dużo ludzi kupowało po obrazkach. We wcześniejszej Beście do hosty 17 też kupowali po obrazkach, im jaśniejszy kolor, tym lepsza pompa była. Teraz, jakby te, te projekty, te protokoły faktycznie mają jakiś taki prawdziwy use case. Mniejszy albo większy, bo też oczywiście to jest kwestia dyskusyjna. Także tutaj to, co się dzieje w obecnej chwili, jest negatywne. Jednak ja bym wziął też pod uwagę to, że mamy no, inne środowisko niż Bitcoin miał dotychczas. Tak? O tym też już rozmawialiśmy wielokrotnie. Wysokie stopy procentowe, wysoka inflacja, brak do druku. Swoją drogą do, do może się w pewnym momencie pojawić oczywiście, e, szczególnie, że chyba McCarthy deklaruje po, 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 po boost na poziomie 3 trillion dollars, 4 trillion dollars, więc oczywiście najpierw te pieniądze będą ściągane z rynku, a później będą też do druki. Więc tutaj, oczywiście, może, powróc, może dojść i na pewno dojdzie, moim zdaniem, do do druku, dojdzie do obniżenia stóp procentowych i prędzej czy później zobaczymy tutaj jakiś ruch na samym Bitcoinie i nie tylko, bo myślę, że na rynkach tradycyjnych też, na większości asetów spekulacyjnych, jeżeli mają w cudzysłowie jakąś wartość inwestycyjną. Tutaj, oczywiście, tak, jak wróćmy do tego, że jest to negatywny statement i oczywiście. Bycie zbyt długo poniżej tej dwudziestki może tutaj też wzbudzić jakiś niepokój wśród inwestorów. Ja osobiście uważam i o tym też mówiłem otwarcie i powtórzę to po raz kolejny: mogę być w błędzie, ale patrząc na wcześniejsze cykle, które przeżyłem, myślę, że nie ma tutaj jeszcze całkowitej depresji wśród szczególnie ulicy. I myślę, że tutaj jeszcze jakiś flash w okolice 20 tysięcy, może to być 22, może to być 20, może to być 18, choć raczej tutaj nie jestem jakby, nie stoję mocno za tym, ale wydaje mi się, że jeszcze jakiś flash przed ostatecznym wyjściem w hos mógłby mieć tutaj jak najbardziej sens i miejsce, tak. To jest moje prywatne zdanie, oczywiście mogę być w błędzie, jak będę w błędzie, to się to podniosę rękę i powiem, że byłem w błędzie. Ale moim zdaniem, jeszcze tutaj czegoś brakuje. Mamy już obecnie ten taki boczny ruch wymęczający, tak jak mówiłem, kiedy spada social engagements, kiedy spada zainteresowanie kryptowalutami, co możecie zobaczyć na Google Trend i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze tutaj delikatnie brakuje jakiegoś pchnięcia w dół, by ostatecznie wypluć, przemielić, wymieszać. Skisić, jakkolwiek zejdzie to nazwać, ten rynek przed ostatecznym wybiciem. Ok? Także obserwuję miesięczny interwał, zobaczymy jak to się rozegra, jednak bycie poniżej tej e, miesięcznej tutaj dwudziestki jest naprawdę negatywnym statementem. E, tutaj data na Coinbase sięga do 15 roku, nie mamy tutaj tej dwudziestki, jednak widzimy, że i tutaj ta dwudziestka prawdopodobnie oferowała nam solidny poziom. Wsparcia. Tak jak powiedziałem, ja nie lubię się odnosić do historii. Myślę, że od czasu COVID-u mamy do czynienia, a na pewno od czasu tej Bessy mamy do czynienia z innym rynkiem. I w pewnym momencie, a może i nawet już, patrzenie w przeszłość nie ma tutaj w ogóle sensu. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Teraz do ogródka, słońce świeci i, re, i relaks. Także życzę, życzę wszystkim miłego piątku, udanego weekendu i do usłyszenia. Po, hej!